Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku, a dziś chciałam Wam powiedzieć o tym, jak to się stało, że nasz Philodendron squamiferum, znany w naszym domu jako pająk, stracił wszystkie liście. Zapraszam Was serdecznie. Wiem, że okres zimy to jest bardzo trudny okres dla naszych roślin, dla naszych roślinnych kolekcji i że wielu z Was zmaga się naprawdę z ogromnymi problemami związanymi z niedoborami światła dla roślin, z problemem z utrzymaniem wilgotności powietrza. Ja sama też muszę przyznać, ten okres zdecydowanie nie należy do łatwych, nie należy do prostych, natomiast powiem szczerze, że to, co odkryłam na moim filodendronie squamiferum, znanym właśnie u nas jako pająk ze względu na przepiękne, czerwone, futrzaste ogonki liściowe, które uwielbiamy, no to powiem szczerze, że w życiu chyba żadne odkrycie jakiejś choroby lub szkodnika na roślinie tak nie podniosło mi ciśnienia jak w tym wypadku. Konieczne było niestety usunięcie wszystkich liści. Ja zamieszczę dla Was materiał, może powiedzieć, wcześniej nagrany wideo w formie takich przebitek, żebyście zobaczyli, jak wyglądała roślina przed obcięciem tych wszystkich liści i ich usunięciem. Chciałam, żebyście zwrócili uwagę na tą wierzchnią część blaszki liściowej, gdzie było bardzo mało symptomów świadczących o jakimś stanie chorobowym. Dopiero na takim już dość zaawansowanym stadium rozwoju właśnie tej choroby pojawiały się takie zarzucenia wskazujące na to, jakby liść żółkł po prostu. Odkryłam, że jest to najprawdopodobniej jedna z chorób takich wywoływanych przez grzyby. Natomiast nie jest to choroba taka, z którą najczęściej się spotykamy, czyli w wyniku jakiegoś przelania i gnicia korzeni, gdzie mamy te zmiany chorobowe występujące na brzegu blaszki liściowej, gdzie mamy charakterystyczną taką żółtą krawędź widoczną. Tutaj charakterystyczne objawy tej choroby znajdziemy na spodniej części blaszki liściowej, które trzeba zdecydowanie w przypadku roślin przeglądać bardzo skrupulatnie. Ja muszę przyznać, że gdzieś mi to umknęło. No niestety w przypadku tej rośliny, tego konkretnego osobnika, ta choroba się bardzo, bardzo silnie rozwinęła. Według moich ustaleń jest to jakaś forma rdzy, natomiast nie jestem w stanie podać Wam konkretnej jakiejś nazwy tego patogenu. Zastosowałam środki systemiczne, właśnie grzybobójcze i leczę tą roślinę aktualnie. Usunęłam również wszystkie liście, co zobaczycie na końcu. No niestety z pięknej, ogromnej rośliny, bo to była roślina o rozmiarach gdzieś wysokości około metra i rozpiętości zdecydowanie tych liści powyżej metra. Same te liście były przeogromne. No niestety teraz został z tego taki smutny, smętny patyk. No, nagrałam ten materiał już wcześniej i mogę powiedzieć, że najprawdopodobniej leczenie jest skuteczne i być może uda się tę roślinę uratować. Chciałam Was ostrzec, ponieważ ja się z taką chorobą spotkałam po raz pierwszy. Muszę przyznać, że zostałam tym totalnie zaskoczona. Obawiam się, że mogłoby to stanowić bardzo mocne zagrożenie dla kolekcji. Z tego, co czytałam, to właśnie rdza umiejscawia się właśnie na tych spodniej części blaszki liściowej w formie takiego rudego, brązowego nalotu, który widać na tych liściach, a następnie te zarodniki po prostu z powietrzem rozsiewają się, także możliwość zaatakowania przez te patogeny kolejnych roślin byłaby bardzo duża. Szczęśliwie stało to w pokoju mojego syna, gdzie nie ma dużej ilości roślin. W tym pokoju stoi w zasadzie tylko fikus elastica w odmianie Tineke oraz szeflera. Taka z wariegacją, natomiast nie są to żadne cenne okazy. Co prawda lubię te rośliny i mam nadzieję, że one nie zachorują. Zastosowałam zapobiegawczo, oczywiście te środki systemiczne doglebowo zostały podlane. Natomiast myślę, że szczęśliwie tamte akurat rośliny mają na tyle grube liście, szczególnie fikus, chociaż szeflera również, że są nieco bardziej odporne, także mam nadzieję, że tutaj nic złego się nie wydarzy, natomiast stoją sobie, można powiedzieć, teraz odrębnie
na kwarantannie, także mam jeszcze takiego pająka w wersji mini. Tyle można powiedzieć, nam zostało taka mała sadzoneczka. No, dzielnie tłocząca kolejny liść. Ona sobie stała tutaj właśnie na regale za mną, także w zupełnie innej części domu. No i ta sadzonka, wszystko wygląda na to, że jest w porządku. I tak jak tamten maluszek ma się całkiem nieźle, to niestety właśnie ten starszy, duży okaz nie wygląda za dobrze. Natomiast tu jeszcze możecie go zobaczyć w takiej pełnej krasie. Chociaż nie w pełnym zdrowiu, tylko jeszcze liście tak jakby są na roślinie. I tak jak mówiłam, jest to duża roślina. I to jest roślina o bardzo, bardzo dużych liściach. I tutaj ta podstępność właśnie polegała na tym, że na tych liściach nie było to od razu takie bardzo, bardzo widoczne. Tylko trzeba było się mocno wpatrywać i to na początku niestety trzeba było bardzo intensywnie właśnie przyglądać spodnią część blaszki liściowej. A na tej wierzchniej części to widoczne było na bardzo późnym etapie i w zasadzie też trzeba było dosyć mocno się przyjrzeć. Tutaj oprócz tych pięknych, futrzastych ogonków możemy już zaobserwować właśnie pierwsze takie lekko taki właśnie rdzawy nalot umiejscowiony pomiędzy nerwami. Także tak jakby te patogeny się właśnie gdzieś chowały pomiędzy w tych takich dolinkach tej blaszki liściowej. No wygląda to nawet nie aż tak bardzo podejrzanie, ale jest bardzo podstępna. No i tutaj właśnie można zobaczyć przednią część blaszki liściowej, poza takimi mechanicznymi uszkodzeniami, które ta roślina miała, to no w niewielkim stopniu było widać jak pod światło, że prześwitują takie ciemniejsze fragmenty. Natomiast w zasadzie trzeba byłoby chyba wiedzieć, czego szukać, żeby to mocno zaobserwować. Tutaj już bardzo taka intensywna zmiana, która zaczynała zmieniać na taki brązowo, lekko pomarańczowy taki odcień. A to jest najnowszy liść, który ta roślina miała. I tutaj już nie pozostawia to żadnych wątpliwości, że choroba w najlepsze się rozszalała, ponieważ ten liść od początku bardzo, bardzo intensywnie był zniszczony, zniekształcony i zasychał na tej jednej części. Także tak to wyglądało, jeżeli chodzi o roślinę, a tutaj jeszcze przegląd poszczególnych liści zróbmy. Teraz jak już są odcięte od rośliny, to dużo łatwiej jest nimi manewrować i pokazać, jak to wszystko wygląda. I tak jak to wcześniej widzieliśmy, jeżeli nie spojrzy się na to zbyt wnikliwie, to można to przegapić, natomiast jeżeli się spojrzy tak intencjonalnie szukając, co tam możemy znaleźć, to widać takie małe grudki, które ułożone są blisko siebie i tworzą właśnie taką rudawą poświatę. Także, tak jak wspomniałam, trzeba wiedzieć, czego szukać, bo można to dość łatwo przeoczyć. No w przeciwieństwie tutaj do tego jednego liścia, ten młody liść, to od razu było widać tę chorobę dość intensywnie. Natomiast na tych starszych liściach to w wielu miejscach blaszka liściowa wyglądała naprawdę bardzo dobrze, wręcz praktycznie nieskazitelnie, a dopiero jak spojrzeliśmy pod spód, no to było widoczne, że no niestety nie jest dobrze. Tutaj są takie przebitki, w których widać właśnie, że już ta choroba na tyle się rozwinęła, że na przedniej stronie blaszki liściowej ten liść był taki nieco ciemniejszy, bardziej matowy i właśnie było taką brązowy kolor widoczny, natomiast trzeba było się przyjrzeć, żeby to dostrzec. To nie jest coś takiego, co mocno się rzucało w oczy. No i dość dobrze widoczne właśnie to było też pod światło. Także jest to też sposób do inspekcji właśnie tych liści. Liście były też w różnym stopniu zaatakowane. Najmocniej zdecydowanie był ten najmniejszy. Natomiast generalnie cała roślina nie była zdrowa i żaden liść nie nadawał się, żeby go zostawić. Musiałam się zdecydować na naprawdę bardzo, bardzo drastyczne rozwiązanie i mam nadzieję, że to się docelowo opłaci. Tak jak widzicie, no w momencie, w którym to już była taka mocno zainfekowana właśnie ta tkanka, no to na tej blaszce liściowej z przodu było właśnie to widoczne w formie takiego matowego, brązowego nalotu, który dość trudno wyłapać, jeżeli chodzi o bardzo ciemne, zielone liście. Tutaj te patrzenie pod światło w tej chwili bardzo mocno to
łatwiej. Nie wiem, czy spotkaliście się wcześniej z rdzą na filodendronach. Czytałam też, że czasami pojawia się na monsterach i powiem, że z jeszcze większym przerażeniem odkryłam, że najprawdopodobniej moja monstera variegata również jest zaatakowana dokładnie tym samym patogenem. Dlatego stosuję teraz niestety środki właśnie lecznicze na tych roślinach. Mam nadzieję, że one się otrząsną z tego wszystkiego, że uda się nam to zwalczyć. Natomiast chciałam Was przestrzec i chociaż sama nie znam odpowiedzi na te wszystkie problemy, to chciałam Wam zasygnalizować, że u mnie taki problem się pojawił. Przeglądnijcie swoje kolekcje, bo no można powiedzieć, wróg jest bardzo podstępny i bardzo długo nic nie jest widoczne na blaszce liściowej z zewnątrz. Dopiero na spodzie widoczny jest właśnie ten nalot, który też Wam na tych przebitkach tam wszystko dokładnie starałam się nagrać i pokazać. Natomiast no, nagrywałam to oddzielnie też ze względów na, można powiedzieć, higienę pracy z roślinami, żeby właśnie nie rozprzestrzenić sobie tych patogenów. Także zajęłam się tym zainfekowanym osobnikiem najpierw. To już było jakiś właśnie, mówię, czas temu, to nawet nie jest nagrywana tego samego dnia. Liście tamte oczywiście zostały w pełni wyrzucone i zutylizowane, a tutaj, tak jak mówię, no piękna roślina. Ja uwielbiam w ogóle te filodendrony o takich powcinanych, zredukowanych liściach, że ta blaszka liściowa ma takie ciekawe kształty, dlatego Squamiferum jest moją solidną rekomendacją dla Was, ponieważ jest to filodendron, który aż zadziwia mnie, że jest tak tani i tak dostępny. W momencie, w którym on, można powiedzieć, odhacza tak wiele boksów wspaniałego filodendrona, ponieważ mamy i zarówno piękną blaszkę liściową, przecudne, włochate i kolorowe ogonki liściowe, bo one są czerwone. Tutaj tak, tej czerwieni już malutko zostało, ona z czasem znika i generalnie też roślina potrzebuje sporą ilość światła, żeby te ogonki były właśnie takie czerwonawe, a one z czasem stają się zielone, natomiast te są przemięciutkie, są jakby były taką zabawką może dla dzieci, jakąś taką sensoryczną. Dotykanie ich to jest naprawdę wielka przyjemność. Tylko tak mówię, no niestety, na mojej roślinie zdiagnozowaliśmy bardzo poważną chorobę. Dam Wam oczywiście znać za jakiś czas, jak to się wszystko potoczy, czy ta roślina przetrwa, czy ta roślina niestety opuści naszą kolekcję. Zobaczymy. Trzymam mocno kciuki, jestem pozytywnie nastawiona, tak mówię, mam szczęśliwie jeszcze zapasy mocno skutecznych środków, więc nie zawahałam się ich użyć. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej, a przy okazji Squamiferum to jest taka jeszcze też ich rodzinna historia roślinna, to jest taka, że to jest jeden z rodziców filodendrona Florida. Opowiadałam już o tym. Filodendron Florida jest właśnie hybrydą filodendrona Squamiferum oraz filodendrona Pedatum. Po filodendronie Pedatum ma bardziej kształt liści, natomiast po Squamiferum kolor na ogonkach liściowych, czerwone ogonki liściowe, właśnie szczególnie te młode, oraz no, Squamiferum ma takie włochate, przepiękne te ogonki. U Floridy one są w formie takich malutkich, takich wyczuwalnych wypustek, natomiast no, nie są włochate. Widzę, że w sklepach tych internetowych z roślinami, w tych roślinnych kwieciarniach internetowych bardzo często filodendron Florida jest błędnie opisywany jako filodendron Pedatum. Jeżeli widzicie, że są czerwone ogonki liściowe, to zdecydowanie jest to Florida. Z tego względu właśnie, że posiada te cechy genetyczne po jednym ze swoich roślinnych rodziców, czyli właśnie po tym filodendronie. Także dzisiaj tym razem z takimi mało optymistycznymi informacjami do Was przychodzę, natomiast mam nadzieję, że one się okażą dla Was chociaż przydatne. Przeglądnijcie swoje kolekcje bardzo dokładnie. Mam nadzieję, że po tym wszystkim odetchniecie z ulgą i możecie oczywiście w komentarzu napisać, że u Was szczęśliwie wszystko jest dobrze, a ja trzymam kciuki za Wasze rośliny, żeby Wam rosły bujnie, zdrowo, niech rosną i cieszą Wasze oczy. A ja niestety powiem szczerze, że ta zima jest dla mnie absolutnie wyjątkowo trudna. Odnotowałam, można powiedzieć, jedną stratę w postaci, ale to jest nieistotne, tak na niego patrzę, bo teraz właśnie widzę, że tam jest usunięty na ziemi. Jeden sukulent niestety nie przetrwał. Jest dla mnie zagadką, dlaczego postanowiła ta Hofforsia zgnić u nasady, pomimo tego, że była podlewana po pierwsze w podstawkę,
a po drugie była prawie sucha, natomiast i tak postanowiła zgnić, natomiast to powiedzmy żadna strata, natomiast jeżeli chodzi o mojego filodendrona kłamiferum, to gdyby on miał opuścić kolekcję, to byłoby naprawdę wielką, wielką stratą. No i dodatkowo obawiam się, że znalazłam bardzo podobne objawy na niektórych liściach mojej monstery variegaty, także zobaczymy za jakiś czas, jak ta sytuacja się rozwinie. Jeszcze w sumie Wam ją pokażę. Kochani, moja monsterka prezentuje się aktualnie tak. Nie martwcie się, to nie jest skórzona roślina, nie jest brudna. Ona po prostu ma zacieki po oprysku właśnie preparatem na grzyby. Tutaj widać na tym liściu, że takie coś zżółknięte. Zresztą ja powiem, że jak odkryłam to całe nieszczęście, to wróciłam do 100. odcinka na kanale, gdzie pokazywałam też tą monsterę i zaobserwowałam, że ten liść miał już lekką zmianę, takie lekkie zarzucenie już wtedy. Więc jestem po prostu przerażona, co tu się w tej mojej kolekcji dzieje i jakie będą dalsze losy tych wszystkich roślin. No natomiast na spodzie tej blaszki to już ewidentnie widać, że tutaj no są jakieś takie właśnie brązowe zmiany na tym liściu oraz na tym wcześniejszym. Bardzo dokładnie zastosowałam ten środek w formie oprysku, zastosowałam go też w formie doglebową i muszę przyznać, że chyba będę musiała, chociaż nie miałam takiego planu w ogóle, będę musiała tą roślinę pociąć, ponieważ usunę te liście. Zaobserwowałam, nie wiem na ile mi się to uda Wam pokazać, zaobserwowałam, że tam pewne oczko jest takie aktywne tutaj u nasady tego głównego pędu i w związku z tym stwierdziłam, że chyba czas tę roślinę po prostu pociąć, zostawić tylko ten główny pęd bez liścia, tego liścia po prostu na stratę i zostawić tak jakby ten fragment, natomiast górę też odetnę i no i chyba też pozbawię tych liści, bo niestety widzę te zmiany na wszystkich liściach, tylko na tych nowszych liściach w mniejszym stopniu. To jest najnowszy liść na tej roślinie. No i jest roślina naprawdę pięknie wybarwiona. To jest co prawda mała sadzonka, ale mająca w sobie duży potencjał. To widać też na pędzie. Teraz trochę może to się wydawać takie mniej czytelne ze względu na te białe zacieki z preparatu, natomiast no, jest taka duże takie białe pasy na pędzie, także genetycznie, jeżeli chodzi o tą wariegację, to jest bardzo dobry egzemplarz. Jest mi niesłychanie przykro, że to odkryłam. Naprawdę jestem przerażona, co się dzieje z tymi roślinami i dlaczego taka choroba mi je zaatakowała. Także właśnie chciałam Wam tą roślinę w zasadzie pokazać, trochę uwiecznić, bo najprawdopodobniej właśnie ja się jednak zdecyduję teraz je odciąć i będę dalej stosowała te środki chemiczne. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. Natomiast no jakaś, można powiedzieć, paskudna choroba zawitała do naszego zielonego domku, jeżeli chodzi o te właśnie filodendrony i monstery. I czytałam właśnie, że rdza na monsterze to w języku polskim chyba nie znajdziecie żadnych takich wpisów, natomiast widziałam w języku angielskim, że no są osoby, które zgłaszały właśnie, że z takim problemem przyszło im się zmierzyć, więc tak, chciałam Was tylko poinformować, zobaczymy co pójdzie dalej, jak to pójdzie dalej. Jestem ciekawa, jakie u Was problemy i straty. Napiszcie w komentarzu, powspierajmy się, zróbmy sobie taką zimową, roślinną grupę wsparcia tutaj w sekcji komentarzy. A przy okazji, jeżeli chcecie, to planuję nagranie dla Was zgodnie z Waszym życzeniem odcinka Q&A, czyli Questions and Answers. Wy zadajcie pytania, ja na nie postaram się najlepiej odpowiedzieć. Jeżeli macie jakieś pytania, coś chcielibyście się dowiedzieć, jesteście czegoś ciekawi, poznajmy się bliżej, zadajcie pytania. Ja z chęcią dla Was przygotuję taki odcinek, w którym na nie odpowiem. A przy okazji myślę w tym odcinku zrobimy też rotanie na kanale. Dawno nie było, a zdecydowanie
Są powody do świętowania, więc dlaczego nie? Mam nadzieję, że żadne z Was w swojej kolekcji, jak teraz pójdziecie sprawdzić, nie odkryje podobnych oznak chorobowych. Natomiast jeżeli odkryjecie albo już macie z tym problem, napiszcie proszę w komentarzu, co Wam się na ten temat udało ustalić. Będę niesłychanie wdzięczna za każdą podpowiedź i sugestię. Cieszę się z tego, że właśnie sekcja komentarzy jest cudownym miejscem wymiany różnych informacji, naszych doświadczeń, tak gdzie znajdujemy świetne okazje czy promocje na rośliny. Także sekcja komentarzy, mam wrażenie, jest czymś zawsze wartym odwiedzenia, bo tam znajdziecie co najmniej drugie tyle informacji, co w odcinku. Także bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że wspólnie ze mną tworzycie ten nasz zielony domek. Ja Wam dzisiaj, kochani, bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam Was znowu. Do zobaczenia w kolejnym z odcinków. Mam nadzieję, że będzie bardziej optymistyczny, a ja będę mogła Wam przekazać jakieś dobre wieści, że rośliny mają się dobrze i są zdrowe. Wszystkiego zielonego, kochani. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!